Telewizja Polska przedstawia film z serii Sherlock Holmes i dr Watson. W rolach głównych Geoffrey Whitehead, Donald Pickering, na motywach opowiadań Arthura Conan Doyle'a. Scenariusz George i Gertruda Fass. Muzyka Irwin Drake. Reżyseria Freddie Francis. Jedna z najbardziej niezwykłych spraw, które wyświetlał Sherlock Holmes, zaczęła się w internacie prywatnej szkoły dla chłopców w północnej Belgii. O 4 nad ranem w poświacie księżyca sypialnia chłopców wydawała się cicha i spokojna. Trudno sobie wyobrazić, że tu zaczęło się to, w wyniku czego 4 osoby poniosły śmierć. Zapowiedź śmierci. Panie Caroline. Monsieur Caroline, he has gone out. On wyszedł. Nie zatrzymałaś go? Wołałam, nie słyszał albo udawał, że nie słyszy. Bałam się, że go przestraszy. Chodźmy za nim. Na pewno idzie do kościoła. Tym razem pan. Tu jest napisane, że pan umrze. Czy coś się stało, proszę pana? Nie. Śpij dobrze, chłopcze. Trzy zgony w ciągu 3 miesięcy. Każdy zapowiedziany napisem na schodach kościoła. Może policja? Nie, chodzi o pana życie. W Londynie jest ktoś, kto rozwiązuje zagadki jeszcze bardziej zawikłane. Sherlock Holmes? Myślał pan o tym? Napiszę do niego. Co pani napisze? Żeby przyjechał i wykrył, kto jest sprawcą tych śmierci i jak taki chłopiec może przepowiadać, kto umrze.
I co? Byłoby zamieszanie, przesłuchiwanie nauczycieli, poruszenie wśród chłopców. Sam zajmę się tą sprawą, mademoiselle Grant, na swój sposób. W parę tygodni później na Baker Street przyszedł list. Holmes najpierw przeczytał go sam, a potem głośno mnie. Pan Carolan przed swą przedwczesną śmiercią stanowczo sobie nie życzył, bym napisała o tym do pana. Nigdy sobie nie daruję, że dałam się od tego odwieść. Pan Carolan zmarł. Lekarz orzekł, że była to śmierć naturalna. Nie wiem jednak, czy się nie myli. Błagam, niech pan bezzwłocznie przyjedzie do Arno i położy kres tej strasznej sprawie. Z poważaniem, Marie Grand. Wydedukowałeś, że autorka listu jest młoda? Przestań, Holmes. Potrafię coś więcej. Nawet się założę, że jest ponętna. Coraz lepiej. A na czym opierasz te interesujące wnioski? To pobożne życzenie, mój drogi, nic więcej. Spełniło się. Młoda, ponętna, włosy na w odcieniu jesiennego miodu. Przeczytałeś to między wierszami? To przyszło w liście. Ładny kolor, musisz przyznać. To włos pięknej, młodej kobiety. Przestań, ani to logiczne, ani rzeczowe. Sam o tym wiesz. Nie tylko ty możesz mieć pobożne życzenia, drogi Watsonie. Więc zajmiesz się tą sprawą? Spakuj rzeczy, a ja załatwię bilety. Pociąg prom przeniósł nas do Dobru. Nazajutrz przed południem siedzieliśmy z Holmesem w gabinecie dyrektora szkoły w Arno. Mademoiselle Grand okazała się doprawdy przystojna, o włosach w odcieniu jesiennego miodu. Czy na pewno powiedziała nam pani wszystko? Jeszcze tylko sprawa tej staruszki, panie Holmes. Nie wiem, ale może uzna pan to za ważne. Słucham. To jest Madame Soule, nieszkodliwa, chyba nienormalna. Sprzedaje ciemnym ludziom talizmany i lubczyk. Nazywają ją czarownicą. Jaka jest jej rola w tym wszystkim? Chodziła do tych, których nazwiska były wypisane na schodkach kościoła i chciała im sprzedać talizman, żeby odwrócić zło. Bardzo ciekawe. Czy ktoś z nich kupił? Wiem tylko, że pan Carolan nie. A inni? Byli bogaci? Nie, dwaj byli ubodzy, trzeci średnio zamożny. Tu w Arno nie ma ludzi bogatych. Poza rzecz jasna hrabią de Passevant. Pan zna hrabiego? Nie, ale gdy jechaliśmy tutaj, mijał nas powóz z herbem tego rodu. Pan Manelli. To jest pan Holmes i jego przyjaciel dr Watson. Monsieur Manelli to nasz nowy dyrektor. Mademoiselle Grant podała panu wszystkie fakty? Wszystkie, jakie zna. Może pan mógłby coś do tego dorzucić? Niestety nie. Mademoiselle Grant była tu faworyzowana. Monsieur Carolan zwierzał się jej, nie mnie. Rozumiem. Skoro już miałem zaszczyt panów poznać, pozwolą panowie, że wrócę do uczniów. Oczywiście. Doktor Dimanche czeka w holu. Pani go wzywała? Tak. Zaraz go tu przyprowadzę. A ten chłopiec? Nie chcesz go zobaczyć? To nie takie pilne. Ja bym chciał porozmawiać przede wszystkim z nim. Dlatego, że to on pisał na schodkach kościoła? Tak. Czy kreda, którą pisał, też miała znaczenie? To tylko narzędzie. Właśnie, drogi Watsonie. Tak jak ten chłopiec. Oto doktor Dimanche. Doktorze, pan Holmes. I doktor Watson. Zawsze się cieszę, spotykając kolegę, doktorze. Ja też. Chyba nie kazałem na siebie czekać. Przyjechałem na wezwanie pani od razu. To pan jest lekarzem, który opiekował się panem Carolanem? Tak, badając go po raz ostatni, nie stwierdziłem nic niepokojącego. Jest pan pewny, że to była śmierć naturalna? Nie ulega wątpliwości. Trzej inni obywatele Arno zmarli też wkrótce po ukazaniu się ich nazwisk na schodach kościoła. Leczył pan ich? Arno to mieścina. Ma szczęście, może nieszczęście być tu jedynym lekarzem. A przed tym szczęściem, czy też nieszczęściem, praktykował pan w Paryżu?
Mademoiselle Grant dobrze pana poinformowała. Nie mówiłam panu Holmesowi o pańskiej przeszłości. Skąd więc pan wie? Jest pan ubrany z paryskim szykiem, doktorze. Jest pan tu zatem od niedawna, inaczej nosiłby pan konfekcję miejscową. Mógłbym sprowadzać ubrania z Paryża. Przy dochodach wiejskiego lekarza, jak myślisz, Watsonie? Mało prawdopodobne. Kapitalny, panie Holmes. Opinia o pańskiej przenikliwości nie jest przesadzona. Ale prosił mnie pan tu nie po to, aby mówić o moich ubraniach i dochodach. Czym mogę panu służyć? Proszę powiedzieć dokładnie, jak zmarł pan Carolin? Na zawał serca. Nie zrobił pan sekcji zwłok? Nie było potrzeby, objawy były typowe. Ale zważywszy na niezwykłe okoliczności tamtych zgonów, dla pewności zrobiłem sekcję. Przyczyną był naturalny zawał. Przezornie, doktorze. I w żadnym z tamtych zgonów nie było nic podejrzanego? Nic, panie Holmes. Nie sądzę, by miał pan jakąś własną teorię o związku pomiędzy tymi przepowiedniami i zgonami. Nie mam własnej teorii. Może to być albo nadzwyczajny zbieg okoliczności, albo niezwykły dar tego chłopca, Antoine'a. Wierzy pan w taki dar? Telepatię? Przed laty mój profesor w Salpetier mówił, że coś w tym chyba jest. Ja o tym nic nie wiem. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Dziękuję za pomoc, doktorze. Proszę się nie krępować i odwiedzić mnie w każdej chwili. Do widzenia. Goodbye, doktor. Goodbye, mademoiselle Grant. Goodbye, doktor. Czy doktor Dimanche jest lekarzem szkolnym? Tak, bardzo dbamy o zdrowie naszych uczniów. Słusznie, mademoiselle Grand. Powinieneś być w klasie, a nie biegać tutaj. Tak, proszę pani. To jest ten chłopiec. Znów zbieg okoliczności. Co myślisz, Watsonie? O zbiegach okoliczności? O przewidywaniu. Bzdura, wierutna bzdura. Ten chłopiec w czterech wypadkach zapowiedział czyjąś śmierć. Musi być jakieś logiczne wytłumaczenie. Jest, Watsonie? Jest. Czy wiesz, jak zamordowano tych czterech? Wiem. To proste. Najtrudniej będzie ocalić piątego. Kościół, na którego schodach wypisywane były te przepowiednie, był niedaleko od szkoły. Przypuszczałem, że Holmes, zwykle drobiazgowy, zechce kościół obejrzeć. Ale on znów mnie zdumiał. Nie obejrzysz go? Szkoda fatygi, Watsonie. Ale to tutaj były te napisy. Pod względem architektonicznym zamek hrabiego bardziej mnie interesuje, a teraz wolę porozmawiać z niejaką Madame Soulet. Po co? Żeby ją wyeliminować całkowicie. Chodź, Watsonie. Come in. Madame Soulet, spodziewałam się pana, panie Holmes. Oczywiście. Wie pani, po co przyszedłem? Z pewnością po pomoc. 1-0, Holmes. Po informacje. Po błahe informacje. Na przykład, kto podsuwa chłopcu te przepowiednie i kto jest wykonawcą. Zacznijmy od sprawy jeszcze bardziej błahej. Proponowała pani ofiarom talizmany. Skąd pani zawczasu wiedziała, kto to będzie? Ogłoszeń nie było. Jeśli Anglik ogrzeje mi dłoń angielskim złotem, powie mi pani, dam Anglikowi napój, żeby w jasnym świetle ujrzał wszystkie tajemnice. Napój jest tak potężny, jak wiara tego, kto go kupi i wypije. Gdyby tamci czterej kupili zamiast mnie odprawić, to kto wie? Ale odprawili panią i już nie żyją.
Kupi pan napój? Może później. Chodźmy. Pan jest mądry. Mówi pan mało, ale słucha uważnie. Co teraz? Oddaj mi przysługę, jedź do Paryża. Potrzebne mi są informacje. Pojadę, skoro to konieczne. Ale chciałem być z tobą jutro w nocy. Jutro w nocy? Jest pełnia księżyca, chłopiec może znów chodzić. Głowa do góry, wszystko ci opowiem. To, po co jedziesz, jest znacznie ważniejsze. Co to? Co się dzieje? Nic takiego, Antoine. Mówiłeś przez sen. Wracaj grzecznie do łóżka. Nie mogę. Muszę coś zrobić. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Dobrze, monsieur. Madame Soule. Chłopiec nie przyszedł. Czekała pani na niego? Tak, czekałam. Nie będzie nic napisu na schodkach kościoła. Dziś ani żadnej innej nocy. Pan się myli, panie Holmes. Powinienem był to przewidzieć. Mam tu talizman dla pana. Sprzedam go panu za 10 franków. Pana życie jest z pewnością warte 10 franków. Przynajmniej dla mnie. Niech pan to wciąż nosi przy sobie. Czy nie mówiłam, że to pana ocali? Podobno pan Holmes jest tutaj. Jest tu z tym chłopcem. Możesz już wrócić do klasy, Antoine. Podróż była owocna, doktorze? Tak. Miałeś rację. Świetnie. Panie Holmes, czy chłopiec coś panu powiedział? Nie, ale jego milczenie było wymowne. Czy mógłbym zwołać w gabinecie dyrektora małe zebranie tuż przed północą? Wskaże pan mordercę? On sam to zrobi. Już prawie północ, panie Holmes. Mamy dalej czekać? Chyba wszyscy państwo znają hrabiego Passavant i on zna tu wszystkich oprócz mego przyjaciela, doktora Watsona. Gdzie chce pan usiąść, hrabio? Proszę państwa, chcemy rozwikłać zagadkę zamordowania pana Carolana i trzech innych mieszkańców Arno. Zapewniam pana, że wszyscy zmarli śmiercią naturalną. Nie, doktorze, zostali zamordowani. Pytanie tylko, jaki był motyw? Nikt tu nic na tym nie zyskał. Ja nigdy... Wiem, motywem były pieniądze. Przecież to nie byli ludzie majętni. To prawda. Morderca nie wzbogaciłby się na skutek ich śmierci. Jednakże coś mi przyszło na myśl. Odwiedziłem hrabiego de Passavant. Zapytałem go, czy ktoś mu groził śmiercią. Tak. To właśnie aspekt sprawy najbardziej dla mnie intrygujący. Bardzo często szantaż bywa wstępem do morderstwa. A tutaj morderstwo było wstępem do szantażu. Czego żądano od pana? 100 tysięcy franków. A gdyby pan nie zapłacił, moje nazwisko ukazałoby się na schodach kościoła.
Od początku motywem było wymuszenie. W tym celu czterema kolejnymi morderstwami wprowadzono nastrój grozy. Tylko ktoś o nadludzkiej odwadze mógłby się oprzeć. Ale panie Holmes, nazwiska wypisywał jeden z naszych uczniów. Antoine jest tylko narzędziem. Otóż myślę, że ci czterej zostali otruci. Przez kogo? Szantażysta musiał znać się na truciznach. Niech pani się nie martwi, madame Soule. Morderca chciał rzucić podejrzenie na panią, ale pani, osoba, której obca jest perfidia, nie podjęłaby tak niebezpiecznej gry. Nie, jest tu ktoś podejrzany, kto nie tylko zna się na truciznach, ale ma lepszy dostęp do chłopca. Dostęp regularnie raz na miesiąc. Był on kiedyś uczniem doktora Charcot, stosującego hipnozę w szpitalu Salpetriere w Paryżu. Oddziaływanie co miesiąc na Antoine'a było dla niego tak łatwe, jak nakręcanie mechanicznej zabawki. Doktorze, wczoraj w Paryżu zasięgałeś informacji o podejrzanym. Czego się dowiedziałeś? Był hazardzistą i utracjuszem. Wyjechał z Paryża, żeby uciec przed wierzycielami. To kłamstwo. Proszę się uspokoić, doktorze Dimanche. Jeśli jest pan niewinny, nie ma pan się czego lękać. Otóż ja także próbuję hipnozy. Dziś po południu miałem seans z Antoine'em. Poleciłem mu, żeby o północy przyszedł do tego pokoju i wskazał tego, kto polecił mu pisać na schodach kościoła. Jego nazwisko pamięta tylko w śnie hipnotycznym. Już za minutę 12. Nie ruszać się. Nie bądź pan głupcem, doktorze. Gdy dziś odwiedziłem pański gabinet, by zobaczyć, jakie pan ma leki, rozładowałem dla pewności pański rewolwer. Czy pan jest pewny, panie Holmes, że to doktor Dimanche? Może powinniśmy zaczekać na chłopca? Mademoiselle, dedukcja pana Holmesa jest zawsze dokładna i zgodna z prawdą. Ale sposób, w jaki dochodzi on do takich wyników, nie zawsze jest zupełnie rzetelny. To znaczy, że chłopiec nie przyjdzie? To był blef? Niestety tak, monsieur Manelli. Ale jak widać, skuteczny. Skąd wiedziałeś, że to był blef? Mówiłeś też, że broń nie jest nabita. Rozpakuję rzeczy i zaparzę herbatę. Holmes, masz tytoń? W kieszeni płaszcza. Bardzo dobry. Odpowiada ci? Jeszcze nie miałem czasu spróbować. Naprawdę doskonały. Skąd go masz? Dał mi doktor Dimanche. W pozostałych rolach. Zdjęcia Gabor Pogan. Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie.